Uszanowanko klockowe świry, z tej strony pan Szczupaki, przychodzę do was z kolejnym, dosyć niewielkim, ale jakże klimatycznym mockiem. Z racji tego, że te dwie minifigurki wpadły w moje ręce, no to uznałem, że trzeba by było stworzyć dla nich jakiegoś mocka, a zwłaszcza, że wpisują się te figurki w klimaty Hidden Sight, Monster Fighters, czy też uwielbianego przeze mnie Scooby-Doo. Tak więc najpierw parę foteczek na spokojnie, żebyście przyjrzeli się całości, a potem parę słów ode mnie. A teraz parę słów o samym mocku. Lecz zanim zajmiemy się konstrukcją, przyjrzyjmy się na momencik tej cudnej minifigurce Nurka. Pochodzi ona z 8 serii minifigurek kolekcjonerskich, lecz została lekko zmodyfikowana przeze mnie, dodając mu bardzo dobrze znaną główkę z LEGO Hidden Sight. I tak oto powstał Kapitan Kapler. Wszystkie fany Scooby-Doo na pewno kojarzą właśnie takiego kapitana w tym stroju Nurka. Również chyba ci, którzy oglądali to paskudne aktorskie coś, mogą kojarzyć właśnie postać ducha kapitana Cutlera. I troszkę ubolewam, że taka minifigurka nie powstała w Hidden Sight. Zwłaszcza, że mamy do tego idealny zestaw, jaką jest łódź podwodna JB. Co by nie mówić, jest to okropny zestaw, nie ma tam praktycznie nic ciekawego, a taka minifigurka byłaby tam naprawdę bardzo fajnym dodatkiem. Ale no dobra, przyjrzyjmy się całości. Jak widzimy, składa się jakby z trzech segmentów, środka oraz dwóch boków. Boki zostały różnorodnie zbudowane, tak aby nie tworzyć jednego klonseta. Zresztą staram się tutaj umieścić jak najwięcej odcieni wody, odcieni kamienia, czy też nawet elementy właśnie w kolorze sand green, które myślę, że świetnie tutaj pasują, są tą klimatykę. No i jeszcze kolor niebieski również w różnym odcieniu. No tego wszystkiego klimatu dostarczają te właśnie ładne wodorosty, pnącza, czy też jak inaczej można to nazwać. A więc środek, mamy tutaj fragment kapliczki, jakiegoś okna, ewidentnie pozostałości jakiejkolwiek cywilizacji, czy być może został oderwany od lądu i tak spoczywa na dnie oceanu. Mamy tutaj główne znalezisko, czyli ten złoty puchar, złoty kielich, Święty Graal, czy też Złoty Róg, który upuścił Jaśko i ostał mu się ino sznur. Przepraszam, ale zostałem skrzywdzony przez maturę. I mamy tutaj takie bardzo fajne zastosowanie tych elementów, które dzięki czemu możemy modyfikować właśnie te boki. Bardziej nachylone do całości, czy też właśnie odchylające się, tworząc jakieś rozgałęzienie. Na pewno kojarzycie te elementy. Jak nie, no to obejrzyjcie recenzję minifigurek z DC. Są to bardzo użyteczne elementy, już wspominałem o nich nieraz. I finie tutaj nadają właśnie takich pus typo wodnych, dzięki którym możemy dodać realizmu całemu temu niewielkiemu, ale jakże chyba fajnemu i dopracowanemu mockowi. I to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Koniecznie napiszcie, co sądzicie o tym mocku.
Czy on się podoba? Czy byście tutaj coś dodali? Czy być może zasługuje on na rozgałęzienie i powstanie innych segmentów takiego nieco podwodnego świata? Aczkolwiek myślę, że w Scooby-Doo wszystko możliwe, można jakieś wydarzenie, koniunkcja, zderzenie planet i to jest jakby pod wodą, ale można tam oddychać i inne takie rzeczy, śmary bajery. Tak więc trzymajcie się, na razie.